serdecznie powitać wszystkich tutaj zgromadzonych w imieniu moich grupu szkolnickiego filozofów oraz w imieniu czasopisma filozofów. Filozofów to jedyne czasopismo popularno-filozoficzne w Polsce, tworzone przez miłośników filozofii z całego kraju. Jest dostępne w księgarniach w wersji drukowanej, ale również w wersji darmowej i elektronicznej na naszym portalu internetowym. Ale filozofii to nie tylko czasopismo, to również klub w wielu polskich miastach, to latająca szkoła filozofii oraz letnia szkoła filozofii. Nasze czasopismo daje możliwość wolontariatu oraz odbycia praktyk studenckich. Między innymi można przeczytać w naszym portalu. Niedawno uzyskaliśmy status fundacji i w związku z tym zachęcam osoby, które popierają naszą działalność do wsparcia finansowego Fundacji Akademikon. Więcej informacji na ten temat można przeczytać również na naszym portalu. Chcę również z dumą dodać, że filozofki zostały zakwalifikowane do finału konkursu popularyzatora nauki 2016 organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej do współpracy z ministrem nauki i szkolnictwa. Rozstrzygnięcie konkursu w czwartek, a ja proszę Państwa o trzymanie z nas kciuków. Za chwilę puszczę obiec listę, na którą można się wpisać, jeśli chce się być powiadamianym o kolejnych wydarzeniach Klubu Filozofów w Toruniu. A jeśli jesteście zainteresowanym w dołączeniu do naszego klubu popularyzacji filozofii na takim lokalnym poziomie, to można również zaznaczyć pole obok maila. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, chciałabym jeszcze dodać możliwości zakupienia czasopisma w debacie. Promocyjnej cenie 8,50 i można ją tam z tyłu przy kanapach. A kupony, które leżą na Państwa stolikach, dają zniżkę 50% na numerat filozofii. Teraz oddaję głos Aleksandrze Dziękiewicz, która prowadzi to. Prezentuję teraz naszych dyskusjonów. Są to profesor Andrzej Szachaj. Pytania, bo wszystkich na raz nie pamiętam, czyli może od pierwszego zacznijmy, tak?
pierwsze pytanie, czym jest kultura turystyczna najważniejsza i jaką rolę odgrywa ona w naszym życiu? Proszę Państwa, ja nie chcę przeprowadzać tutaj wykładu. Generalnie można powiedzieć, że są dwa takie podstawowe rozumienia kultury. Pierwszy to jest wartościujące, a drugi antropologiczny. Wartościujące związane jest z takim codziennym rozumieniem kultury. Mówi się, że ludzie są kulturalni, niekulturalni i tak dalej, że ktoś prezentuje wyższą, niższą kulturę. Nie, że są ludzie pozbawieni kultury. To jest drugie antropologiczne. Myśl, którego wszyscy ludzie są kulturalni, bez względu na to, czy są kulturalni w tradycyjnym pojęciu, czy nie. Wszyscy są kulturowi, wszyscy posiadają kulturę. Ja jestem zwolennikiem tego antropologicznego podejścia, bez którego należy patrzeć na kulturę nie w sensie wartościującym, ale w sensie antropologicznym, właśnie jako wyposażenie naszego umysłu. W tym sensie powiedziałbym, że kultura to jest podejście najbliższe mi, to jest zespół wszystkich przekonań, które kierują naszym postępowaniem. Przekonań o charakterze wartościującym, normatywnym i dyrektywalnym, czyli krótko mówiąc, kultura to jest zbiór przekonań, co warto robić, do czego powinniśmy zmierzać i po drugie, jakie mamy sposoby osiągania naszych celów. W tym sensie kultura jest tożsama z treścią naszej świadomości, przy czym to jest ciekawe i co jest charakterystyczne. Tak rozumiana kultura to jest rzecz nie jednostek, ale wspólnot. Nie ma w tym sensie prywatnej kultury, indywidualnej kultury. Kultura zawsze wiąże się z jakąś wspólnotą i my po prostu jako jednostki w tej kulturze partycypujemy. Konsekwencje są takie, że kultura w jakimś sensie uniformizuje, kultura jednoczy, no a jeśli występują różnice międzykulturowe, one na pewno występują, to to jest kwestia wspólnot, nie kwestia jednostki. Natomiast cała masa ciekawych problemów się tu pojawia, mianowicie jak jednostka partycypuje w kulturze, jak kultura się zmienia, jaki jest wpływ jednostki na kulturę, no ale to już są problemy, no, które musiałbym tutaj bardzo długo i szczegółowo rozważać, więc może w dyskusji te sprawy podejmiemy. Natomiast no, żeby podsumować i zakończyć, a w tym sensie kulturą jest nieomal wszystko, co wiąże się z naszym myśleniem, z naszymi przekonaniami. Dlatego na przykład tradycyjne rozumienie kultury, że kultura to jest wyłącznie sztuka, jest zbyt wąskie, bo kulturą jest także nauka, kultura jest religia, kulturą jest technika i technologia, kulturą jest ekonomia, kulturą jest język, kulturą jest obyczaj, to wszystko są sfery kultury. To z grubsza tradycyjnie w antropologii nazywa się kulturą duchową. Szczególnie mówi się o kulturze materialnej, no to są wytwory przekonań kulturowych, tak zwane artefakty kulturowe. Na przykład książki, na przykład obrazy, na przykład ceramika. A oprócz tego często za fragment kultury uważa się elementy natury, które stały się elementami kultury przez odniesienie do wartości. I tu klasycznym przykładem jest woda święcona, która jest substancją posiadającą pewne chemiczne właściwości. W momencie, kiedy przez odniesienie do wartości staje się wodą święconą, nie zmienia swoich właściwości chemicznych, ale staje się elementem kultury, staje się elementem pewnej religii. W tym sensie pewne elementy natury mogą stać się elementami kultury przez odniesienie do wartości. Podsumowując, przekonania i wartości, artefakty oraz elementy natury, które stały się elementami kultury przez odniesienie do wartości. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu do Proszę Państwa, ja zgadzając się w zasadzie z tym wspomnianym podziałem na wartościujące i antropologiczne rozumienie kultury, też opowiadam się za tym drugim. I wyszedłbym od stwierdzenia, że kultura jest po prostu naturą człowieka. Jak to kiedyś napisał Demestr, płótno utkane przez tkacza jest tak samo naturalne, jak sieć utkana przez pająka. Tylko
Na czym polega ta różnica? Różnica wynika z tego, ale zarazem analogia oczywiście. Różnica wynika z tego, że człowiek, jak to zresztą ujmuje ten nurt antropologii kulturowej, który zainicjował, czy rozwijał Arnold Geyler, człowiek jest w przeciwieństwie do innych bytów pożywionych, jakby istotą z brakami. Człowiek nie ma swojej niszy ekologicznej, której jego natura byłaby całkowicie kompatybilna z tą niszą i do niej dostosowana. To zresztą jest okoliczność, z której doskonale zdawano sobie sprawę już bardzo dawno temu. Protagoras Platona, Protagoras opowiada przypowieść czy baśń o tym, jak poszczególne gatunki zostały wyposażone w to, co im potrzeba, tak? Kły, pazury, węg i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o człowieka, to wyposażenie człowieka zostało powierzone Prometeuszowi, jemu bratu Epitemeuszowi, ale ten drugi, jak wiadomo, drugi brat zapomniał właśnie człowieka wyposażyć w te składniki, w te właściwości, czy to, co właśnie pomaga przetrwać innym gatunkom. No więc człowiek pozostał nagi i bezbronny. Wtedy Prometeusz częściowo uratował sytuację, wykradając, jak wiadomo, bogom ogień, a więc umożliwiając człowiekowi tworzenie już właśnie kultury na tym poziomie odrębnionym również przez pana profesora kultury materialnej. Niemniej jednak to byłby tylko najniższy szczebel, więc Zeus postanowił, czy nakazał Hermesowi wyposażyć człowieka w coś jeszcze, a mianowicie we wstyd i poczucie prawa. I dopiero to umożliwia człowiekowi działalność, która jest tą działalnością przynależącą już do sfery kultury duchowej czy kultury ducha, również do życia w społeczeństwie, do życia zbiorowego. Ale ten stosunek kultury do natury można różnie ujmować. Ja bym powiedział, że przez analogię do takiego teologicznego rozróżnienia między naturą a łaską, z innego określenia powiedział Tomasza, że łaska nie niszczy natury, tylko ją podnosi, uszlachetnia, doskonale, że tak właśnie przedstawia się relacja między kulturą a naturą. Kultura nie powinna natury niszczyć, tylko właśnie powinna coś do niej, jest dodawaniem czegoś i to czegoś, co nie jest bynajmniej błahe, prawda? Czegoś, co właśnie wzniosła. Ja akurat parę dni temu czytałem polskie świeże tłumaczenie uwag do definicji kultury Eliota, w którym piszą tak, że najpierw musi wyrosnąć trawa, aby na tej trawie mogły się wypasać owce. Aby z kolei te owce mogły zostać ostrzyżone i aby z tej wełny
można było utkać w płaszcz. A więc natura jest pierwsza. Potem jest poziom takiej uprawy natury, w końcu etymologia słowa kultury, kultura wywodzi się właśnie od cholery uprawiać. Potem jest ta uprawa no, na tym właśnie poziomie materialnym. Ale potem chodzi również o wzbogacenie, o coś, co nie jest tylko użyteczne, tak? Co jest także piękne. Kiedy w Królu Lirze Lir zwraca się do jednej ze swoich córek, Regany, która uzasadniając jego odbieraniem kolejnych jakby oznak czcigodności i władzy, mówi, że przecież to nie jest mu potrzebne. Lir odpowiada jej, mówiąc, gdybyś naturze dała tylko tyle, ile to konieczne, wówczas życie ludzkie byłoby tanie jak życie zwierzęcia. Ale przecież szata, którą nosisz, nie chroni cię tylko od zimna, ile skóra by wystarczyła. No, chcesz, aby ta szata była piękna, tak, aby cię zdobiła. To jest ten najwyższy. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Drugie pytanie brzmi, co kultura zawdzięcza filozofii, a co filozofia uszczelnia swój wiek? A ja bym wyszedł tutaj od pewnego wyodrębnienia trzech głównych obszarów kultury, koncentrując się w tym momencie już na tym, no, właśnie ze względu na pytanie, co dotyczy tej kultury wysokiej, czy kultury duchowej, kultura animi, tak jak pierwszy raz to Cycero prawdopodobnie pierwszy powiedział. Otóż w tym obszarze tradycyjnie za Arystotelesem wyodrębniamy trzy główne obszary. Pierwszy obszar to jest właśnie obszar wiedzy, poznania. Czyli no, to, co właśnie Arystoteles nazywa teorią. Drugi obszar to jest obszar działania. Czyli praksis działania, które no, nakierunkowane jest na osiąganie jakiegoś dobra. Każdy człowiek dąży do dobra, to zdanie tylko pozornie jest takie, może się wydawać naiwne czy idealistyczne w potocznym rozumieniu, ale to znaczy, że co najmniej tyle, że każdy człowiek dąży do tego, co uważa za dobre dla siebie, czy co jawi się jako dobre. A więc tutaj no, obszarem, tym drugim obszarem działania, praktyki jest no, cała sfera decyzji człowieka, zarówno indywidualnych, całe życie moralne człowieka w związku z tym, no, jak i życia zbiorowego, zarówno na poziomie takim domowym, społecznym zarazem, ekonomikę i tym, które jest no, najwyżej cenione, czyli przynajmniej w klasycznej tradycji, czyli życia politycznego. No a trzeci obszar to obszar tworzenia, nazwany poezis. Tu mamy na myśli tworzenie zarówno właśnie tego, co należy do kultury materialnej, czy właśnie do techniki, albo na poziomie rzemiosła, a więc jest tworzone ze względu na pewną użyteczność, ale również, nawet przede wszystkim, tworzenia rzeczy pięknych, bezinteresownych, rzeczy, które kontemplujemy jako
pragniemy kontemplować jako, jako piękna, więc no, ogólnie sztuka. Otóż no, miejsce filozofii jest oczywiście w tym pierwszym obszarze, tak? Czyli w obszarze teorii, łącznie zresztą ze wszystkimi innymi naukami, no, które notabene ciągle się różniczkują, dywersyfikują jakieś nowe dyscypliny czy subdyscypliny, no ale filozofia zajmuje tutaj miejsce szczególne, można powiedzieć w dwojakim sensie, tak? To znaczy z jednej strony jest tym, no jest tą koroną poznania, zwłaszcza filozofia pierwsza, filozofia metafizyka, ponieważ ujmuje rzeczywistość, byt w sensie najbardziej ogólnym, jego istocie. Z drugiej strony dostarcza narzędzi i problemów także, które nieustannie stawia, które nieustannie podejmować do rozstrzygania innych, bardziej szczegółowych kwestii wchodzących w zakres już innych dyscyplin. Ale ja bym tutaj dodał jeszcze trzeci czynnik i wskazał go może jako szczególnie istotny. Chociaż rozgraniczamy teorię od praksis poezis, to jednak jest to pewne rozgraniczenie logiczne, które pozwala nam w jakiś sposób porządkować tę rzeczywistość, ale które nie jest do końca słuszne, mianowicie akt poznania, akt rozeznania jest pierwszy i konieczny również w dwóch pozostałych obszarach, to znaczy działania i tworzenia. Ani nie będziemy mogli dążyć do czegokolwiek, począwszy od jakiegoś indywidualnego planu życiowego, a skończywszy na budowie państwa, czy ustroju, jeżeli najpierw nie rozeznamy, co jest właśnie dobrem, do którego chcemy dążyć. I tak samo tworzenie czegokolwiek, począwszy od tej filiżanki, a skończywszy na tworzeniu najbardziej wyrafinowanych dzieł sztuki, też wymaga najpierw poznania, tak? Poznania reguł, poznania kanonów, poznania celu też przede wszystkim, któremu chcemy służyć. A więc właściwie wszystko jest na początku w poznaniu, tak? Również poznanie praktyczne, jak i poznanie to twórcze. No a skoro filozofia jest poznaniem, no to dlatego właśnie jest u początku każdego innego typu. Dobrze, proszę Państwa, ja się posłużę notatkami, bo ja co jakiś czas muszę na to pytanie odpowiadać już od lat. Notatki są stare, odpowiedź jest zawsze taka sama. Co kultura zachodnia zawdzięcza filozofii? No przede wszystkim dynamizm jest chyba. Kultura zachodnia jest niewątpliwie najbardziej zmienną, dynamiczną ze wszystkich kultur, jakie znamy. Co wynika z tego, że filozofia jest głównym narzędziem autorefleksji tej kultury i głównym narzędziem samokrytyki. Otóż kultura zachodnia tym różni się od innych kultur, że jest właściwie od swoich początków autokrytyczna. I filozofia to jest takie narzędzie krytyki. Tak? Poprzez tę krytykę kultura zachodnia się zmieniała. Były takie wieki, wiele wieków, kiedy filozofia była najważniejszym elementem kultury, bo zmiany filozofii powodowały zmiany w całej kulturze. To się właściwie zmieniło częściowo w średniowieczu, kiedy religia zastąpiła w tej funkcji filozofię, a później w nowożytności nauki. Do dzisiaj jednak filozofia pozostaje niezwykle ważnym elementem autorefleksji kultury zachodniej. W tym sensie powiedziałbym, że filozofia jest głównym narzędziem uczenia się kultury zachodniej. My poprzez myślenie filozoficzne na Zachodzie uczyliśmy się i uczyliśmy się niezwykle intensywnie, a uczyliśmy się poprzez krytykę tego, co było i poprzez wymyślanie nowych rzeczy. I tutaj wskazałbym przede wszystkim na nowe metafory, które pojawiały się na terenie filozofii i zmieniały europejskie myślenie.
Dam Państwu przykład, to jest kartezjańska metafora ducha w maszynie, czy też metafora Adama Smitha, państwa jako nocnego stróża nocnego kapitału. Te nowe metafory, proszę Państwa, powodowały, że myśmy w Europie zaczynali inaczej myśleć i one do dzisiaj powodują, że my myślimy na przykład kartezjuszem, czy myślimy Smithem, kiedy myślimy o pewnych ważnych dla nas sprawach. Wreszcie kolejna funkcja filozofii to jest nadawanie spójności kulturze. Otóż filozofia zawsze dostarczała całościowych wizji świata i życia. Próbowała znaleźć powiązanie pomiędzy różnymi elementami kultury i próbowała odpowiedzieć na pytanie, czemu te elementy kultury wydawałoby się tak rozproszone służą. Produkowała całościowe światopoglądy, wizje, bez których w gruncie rzeczy nie jesteśmy w stanie funkcjonować ani jako wspólnota, ani jako jednostka. Wreszcie filozofia zapewniała ciągłość kulturową. W tym sensie znajomość filozofii na Zachodzie była zawsze konieczna do tego, żeby zachować pewną ciągłość kulturową. Krótko mówiąc, dzięki filozofii my zachowujemy także naszą tożsamość kulturową. Myślę, że filozofia i religia to są dwa najważniejsze elementy tej tożsamości kulturowej ludzi Zachodu. Wreszcie, proszę Państwa, w wymiarze indywidualnym ta refleksyjność filozofii była niezwykle ważna dla naszego procesu indywidualnego dojrzewania zawsze. I ona wraz z literaturą piękną i sztuką powodowała, że w kulturze zachodniej wykształcił się taki romantyczny ideał kształcenia się jako bildung, czy jako rozszerzania ludzkiej wyobraźni i ludzkiej wrażliwości. Uważam, że filozofia odgrywała tu fundamentalną rolę. Wreszcie, proszę Państwa, bardzo ważna funkcja filozofii to jest funkcja edukacyjna w sensie wyznaczania standardów racjonalnej argumentacji i przekonywania. Filozofia niewątpliwie w Europie miała ogromne znaczenie jako pewna taka szkoła myślenia w sensie myślenia logicznego, racjonalnego, w sensie argumentacji. Była też fantastyczną szkołą retoryki. I w tym sensie dała niezwykle wiele kulturze zachodniej. Wreszcie jedna z takich bardzo ważnych funkcji filozofii to jest taka funkcja demaskacyjna, jakby filozofia rozszerza i pogłębia naszą świadomość poprzez to, że potrafi odkryć ukryte założenia tkwiące za bardzo wieloma elementami teorii, przekonań, światopoglądów, które nie są związane z filozofią. W tym sensie filozofia dzięki swojej krytycznej sile potrafiła przeniknąć, myślę, różne założenia religijne, naukowe, polityczne. Była zawsze takim narzędziem krytycznej demistyfikacji, który powodował, że kultura zachodnia właściwie od swoich początków znajdowała się zawsze w stanie do pewnego intelektualnego wrzenia, można by powiedzieć. Otóż w moim przekonaniu to wszystko zawdzięczamy filozofii. Podsumowałbym tak, gdyby nie było takiej filozofii zachodniej, nie byłoby takiej kultury zachodniej, na pewno nie byłoby nas, ludzi, którzy w perspektywie ogólnoświatowej, można powiedzieć, są dosyć wyjątkowi. Wyjątkowi są właśnie przez to, że wyjątkowa jest kultura zachodnia, a kultura zachodnia wyjątkowa jest z powodu zachodniej. Na ostatnie pytanie jest tak właśnie skonstruowane, że w zależności od odpowiedzi na pierwszą część wynika w tym sensie, że w ogóle jest możliwa odpowiedź na drugą część tego pytania. Gdybyśmy bowiem uznali, że jest jedna kultura ogólnoludzka, czy jedna cywilizacja, no to wówczas drugie pytanie byłoby
druga część pytania byłaby bezprzedmiotowa. Sądzę, że tak nie jest. Natomiast oczywiście bardzo trudno znaleźć takie uniwersalia kulturowe, jeżeli to już prędzej te uniwersalia mogą dotyczyć rozumienia natury ludzkiej. Natomiast jeżeli chodzi o występowanie owych uniwersaliów kulturowych, no to ja bym tu odwołał się do XVIII-wiecznego filozofa dziejów Giambattisty Vico, który szukając takich uniwersaliów znalazł trzy. Pierwsze to takie, że każda cywilizacja, każda kultura, bo on używał się każdy naród, jest lepszy, pozostaje w tej terminologii, że każda cywilizacja nadaje ceremonialny charakter inicjacji do małżeństwa. Drugie, że każda cywilizacja grzebie swoich umarzeń. W jaki sposób? No to oczywiście może się dokonywać, różne mogą być obrzędy, ale nie zostawia ich tak jak zwierzę, no, tam gdzie zdechnie, tam gdzie padnie, no, inne zwierzę musi powąchać i powiedz dalej. Czyli są to takie dwa rite de passage, prawda? Rytuały przejścia. No i trzecie, każda cywilizacja wyznaje jakąś religię. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale jesteśmy świadkami pewnej sekularyzacji dziś, zwłaszcza w świecie zachodnim. Na to bym odparł, no ale w miejsce religii sensu proprio pojawiają się rozmaite świeckie religie, jak ideologie, czy no, przekonania, którym nadaje się także rangę wiary pod tym względem, nawet żarliwością czy religijnych. Religia na przykład segregacjonizmu śmieciowego może nie ustępować żarliwości wyznawców Allaha czy Jezusa. No. To na to. Tak, ja może odwołam się do antropologii kulturowej. Otóż, jak Państwo wiecie, antropologia odkryła tylko jeden poprzednik. Mianowicie to jest zakaz kazirodztwa. Co do tego nie ma wątpliwości, że on obowiązuje we wszystkich kulturach. Poza tym mamy gigantyczne kłopoty ze znalezieniem tego, co uniwersalne. Ja bym się tutaj z Vico i z panem profesorem zgodził, że pewnie dałoby się odkryć coś takiego, jak na przykład chyba kwestia robienia czegoś ze zmarłymi, no ale właśnie, co wspólnota, to robi co innego troszkę ze swoimi zmarłymi. Więc w tym sensie, że w ogóle coś się robi zgodnie, ale co konkretnie się robi, to już widać, że nie ma niczego uniwersalnego. No. Jeśli chodzi o te przekonania jednoczące, zgoda, ale one są bardzo różne. Więc w sensie takim, powiedziałbym, treściowym, te uniwersalia są bardzo trudne do znalezienia. W sensie no, pewnych ogólnych sposobów zachowania się w takim sensie, że właśnie coś się czyni z umarłymi, to jest prawdopodobnie jakaś rzecz uniwersalna, ale kiedy zobaczymy, spojrzymy bliżej, to okaże się, że bardzo różne rzeczy z owymi umarłymi robimy. W tym sensie mamy gigantyczny kłopot z tym uniwersalizmem ponadkulturowym. Teraz czy dialog jest możliwy mimo tego? W moim przekonaniu tak, historia pokazuje, że dialog międzykulturowy jest możliwy, natomiast ja bym nie był tu nadzwyczajnym optymistą. To znaczy, takie przekonanie, że to da się wypracować jakieś uniwersalne, ogólnoświatowe zasady czy wartości, które wszyscy ludzie by honorowali, wydaje mi się niezwykle dyskusyjne, wziąwszy pod uwagę zróżnicowanie kultur. Natomiast na zakończenie chciałbym powiedzieć, że każda kultura, wielka szczególnie, taka duża kultura, ma budowane przekonanie, że jej wartości powinny być uniwersalne. W związku z tym ma taką tendencję do narzucania swoich wartości innym. My na Zachodzie też taką skłonność mieliśmy. A dobrze jest, jeżeli uświadamiamy sobie, że inne kultury patrzą na naszą kulturę tak samo, jako na kulturę, której należałoby narzucić pewne uniwersalne z punktu widzenia tej kultury wartości.
Zatem, proszę Państwa, to co pozostaje, to dialog i cierpliwe wsłuchiwanie się w siebie bez jakiejś nadzwyczajnej, sądzę, nadziei, że oto kiedyś uda nam się ustawić taki zestaw przekonań dotyczących tego, co dobre, co złe i tak dalej, który mógłby raz na zawsze ludzkość zjednoczyć. Boję się, że to byłoby, to będzie bardzo, bardzo trudne i tutaj jestem raczej pesymistą. Dziękuję bardzo naszym dyskutantom za udzielenie odpowiedzi na pytania i proszę o zgodę. Znaczy ja nie wiem, jeśli bardzo pozy mi się wydaje, że w gruncie rzeczy to tak bardzo się nie różnimy w tych naszych stanowiskach. Ja bym może jedynie zwrócił uwagę na to, że miałbym nieco mniejszą tendencję i skłonność do tego, żeby budować taką hierarchiczną strukturę kultury. To znaczy, żeby umieszczać coś na szczycie, a coś dużo, dużo niżej. Mam jednak za sobą taką lekcję antropologii kulturowej, która właśnie stara się unikać takiego bardzo wyraźnego hierarchizowania. Jeśli chodzi o filozofię, no to też wydaje mi się, że panu profesorowi bliższa jest taka klasyczna wizja filozofii, powiedzmy greckiej, potem średniowiecznej. Dla mnie natomiast filozofia jest bardzo cenna w tym okresie czasu. Ja bardzo szanuję, ale sądzę, że filozofia to coś troszkę więcej. Coś bardziej złożonego, trochę bardziej skomplikowanego i w tym sensie miałbym taką tendencję, żeby myśleć o filozofii mniej właśnie w kategoriach tego, że jest to jakaś prawdziwa filozofia i jakaś mniej prawdziwa filozofia, jakaś pierwsza filozofia, jakaś druga filozofia. Ponieważ te podziały wydają mi się z punktu widzenia nowożytnej, szczególnie filozofii, trudne do utrzymania. Ale poza tym wydaje mi się, że z panem profesorem, nie, pan profesor, czy się tutaj nie różniliśmy tak bardzo, prawda? Nie różniliśmy się tak bardzo. Dobrze, bo tutaj pani miała pytanie, tak? Dobry wieczór. Moją byłą uczennicę, dopiero zobaczyłam. Czy inaczej, że my próbujemy traktować ją jako pewien fundament życia. Po czym życie toczy się dalej i patrzy na tych wszystkich, którzy filozofią się zajmują, tak właśnie trochę jak na tego muzyka, który do kotleta przygrywa i zastanawiają się po to, kto komu. Ja przed chwilą miałam też zresztą spotkanie z moimi nastoletnimi filozofami na starówce i oni w pewnym momencie na przykład powiedzieli coś takiego. Mają wrażenie, że im dłużej zajmują się filozofią, tym bardziej patrzą na życie pesymistycznie. Bo gdzieś są na tym etapie. Trochę już filozofii poznali, trochę poglądów poznali i doszli właśnie do tego trudnego momentu. I dobrze, bo trzeba do niego dojść. To co właśnie zastanawiam się nad tym, jak panowie profesorowie spojrzeli na ten problem. Czy w naszych czasach filozofia nie jest takim graniem do kotleta? Jeżeli nawet, to wydaje mi się, że tak zawsze było. Tak? Przecież jak wsłuchamy się tom, jakim Trazyma w pierwszych księgach państwa rozmawia z Sokratesem, to widzimy dokładnie ten sam taki właśnie protekcjonalny i lekceważący ton, prawda? No ty tam, Sokratesie, sobie coś, prawda, robisz, a no właśnie życie jakby pozostaje na to niewzruszenie obojętne. Czyli to napięcie tak pomiędzy myśleniem a taką prozaiczną rzeczywistością jest zawsze. No, natomiast jednak czasami się zdarza, to wtedy jest dowód na to, że filozofia takim bynajmniej błahym dodatkiem nie jest, że pojawia się właśnie konflikt filozofią, a społeczeństwem, który no, może się
No, wiadomo, właśnie Sokrates jest też tego przykładem, może się zakończyć dla filozofa tragicznie. Ten konflikt zresztą może inaczej wyglądać, to znaczy filozofowie też mogą tworzyć pewne, no jednak tu będę wszystko wartościował, fałszywe idee, prawda, które są groźne i niebezpieczne. Tak? Więc tak z perspektywy jakby dnia codziennego może się wydawać, że istnieje jakiś rozsiew, tak, pewna nieprzystawalność między filozofowaniem a w ogóle refleksją, także właśnie nad kulturą, a życiem w takim czysto witalnym sensie, ale przychodzą takie momenty, w których okaże się, że jakby ta więź w sposób dramatyczny może być odbudowana. Tak, ja bym powiedział, że przede wszystkim zgodził się z profesorem w tym sensie, że to było zawsze zajęcie elitarne, prawda? To znaczy, niech ono takie zostanie, bo... To nie tym gorzej dla kultury. Nie może być, tak, no, znaczy ważny dla kultury, ale elitarny, tak? Bo to zawsze jakaś garstka ludzi się tym zajmowała. Często zresztą wymyślając rzeczy niebezpieczne, bo filozofia wymyślała rzeczy dobre i złe. To jest kolej. To lekceważenie dla filozofii jest o tyle niemądre, że jeśli się jej nie rozumie, to nie rozumie się skąd dobro i zło, tak? To znaczy takie indywidualne i takie społeczne, prawda? Mało tego, jak się nie rozumie filozofii, to człowiek staje bezradny wobec świata, nawet dzisiaj. Na przykład nie rozumie kryzysu, tak? Mówi się o kryzysie, ale nie zrozumie się, jeśli się nie rozumie pewnych założeń filozoficznych. Natomiast zawsze jakimś dramatem kultury zachodniej jest taki antyintelektualizm, to znaczy gdzieś tam od XIX wieku pewnie, można by pytać dlaczego, to jest taka kultura, która jakby sama odwraca się od siebie, od swoich korzeni i od tego, co w niej najważniejsze. Ja myślę, że to nie jest tylko los filozofii, ale to jest los wszystkich tych refleksji, które próbują wykroczyć poza to, co tutaj dane materialnie po prostu i namacalne, prawda? Więc to jest los filozofii, ale to jest też los religii, los sztuki w pewnej części, prawda? Że one jakby są coraz bardziej wypychane z tych centralnych rejonów kultury i na to miejsce wchodzą rzeczy, no, które z punktu widzenia filozofii, religii czy sztuki można uznać za trywialne. I ta trywialność staje się takim naszym chlebem codziennym. Natomiast pojawia się pytanie, czy była kiedyś taka złota epoka w dziejach ludzkości, że filozofia no nie była spychana na margines, tylko stanowiła jakieś centrum. No, gdy się popatrzy na starożytną Grecję, to może to był taki filozoficzny raj w tym sensie. I tutaj nie wiem, czy profesor się zgodzi, bo jednak ten sposób życia Ateńczyków, powiedzmy, w jakiejś wielkiej mierze opierał się jednak na filozofii, prawda? Na tym, że filozofia stanowiła taką formę, no także wypełniania wolnego czasu, w tym sensie była także rozrywką dla starożytnych Greków. Więc ja bym powiedział, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego, nic dziwnego, tylko w ostateczności nie ma ucieczki od filozofii, ani w wymiarze indywidualnego życia, bo nie ma ucieczki od moralności, od światopoglądu, tak? To jest filozofia. I nie ma ucieczki od filozofii w wymiarze życia wspólnotowego, bo kwestie tego, skąd przybyliśmy, dokąd zmierzamy, no to są kwestie filozofii, prawda? Czy prędzej czy później jednostka i wspólnota musi sobie na te pytania odpowiedzieć. Powiedziałbym zatem, że rola filozofii wzrasta w momentach kryzysowych. Kiedy nie ma głębokich kryzysów, wtedy wydaje się, że filozofia nie jest potrzebna. Kiedy dochodzi do głębokiego kryzysu, kiedy zaczynamy zadawać sobie pytania elementarne o sens, w sensie indywidualnym, w sensie wspólnotowym, filozofia musi się pojawić, bo to jest centralne miejsce, w którym te pytania zadajemy sobie od XXVII wieku. W tym sensie może to i dobrze, że to nie jest czas na filozofię, bo to znaczy, że jeszcze nie jesteśmy w tak głębokim kryzysie, prawda? Kiedy znajdziemy się naprawdę w bardzo głębokim kryzysie, wtedy, myślę, nastąpi jakiś powrót do filozofii, bo będziemy próbowali sobie odpowiedzieć na te pytania, które sobie stawiamy od bardzo dawna, więc tylko tyle. To tyle tytułem komentarza. Dobrze.
ostatnim stwierdzeniem bym się zgodził, że w czasach kryzysów pojawia się taka filozofia, no bo to właściwie tak cyklicznie pokazuje, no kryzys polisateński, tak, mamy klasyczną filozofię, kryzys imperium ekumenicznego, mamy świętego Augustyna, tak, kryzys Ancien Régime, pojawia się filozofia idealistyczna. Natomiast chyba jednak, to w tym wypadku pan profesor przecenił wpływ filozofów na życie greckie, no jednak chyba jedynym takim przykładem rzeczywistego wpływu, no to byli Pitagorejczycy w Italii, tak, w Wielkiej Grecji, no ale, ale to się, jak wiadomo, dla nich tragicznie skończyło, no bo zakazywali ludowi jedzenia Bogu, no i lud się zbuntował i pomordował. Dobrze, to skoro już Krzyśmaś nie ma pytania, ja mam pytanie, czy w takim wypadku z innej strony, czy z perspektywy społeczeństwa, która może w jakiś sposób ograniczać? Ale kogo i co? W takim kontekście, że właśnie społeczeństwo każdy indywidualnie może no dobrze, no może ja może spróbuję tutaj jakoś tak wypowiedzieć ten problem. No, znaczy wie pani, to jest trochę tak, że kultura faktycznie jest siecią graniczną, tak? Bo tak jak powiedziałem na początku, kultura to jest taka siatka przekonań, które są nam w dużej mierze narzucane przez wspólnotę, bo my sami kultury nie tworzymy, ona nie jest indywidualna, ona nie jest prywatna. Nikt nas nie ma prywatnej kultury, tak? Każdy zastaje taką kulturę i wchodzi w tę kulturę. I w tym sensie oczywiście ona jest pewną siatką graniczną, tak? My jesteśmy zdeterminowani przez kulturę, w której byliśmy enkulturowani. My nie możemy tak dowolnie stać kimś innym, dlatego że kultura w ogromnej mierze określa to, kim my jesteśmy. To jest też kwestia naszej tożsamości. I od czasu do czasu, szczególnie w konfrontacji z obcymi kulturami, my możemy odczuwać pewien dyskomfort, dlatego że wtedy zdajemy sobie sprawę, że kultura, w której myśmy zostali enkulturowani, być może nie jest najlepszą, być może jest ograniczającą, być może zamykającą pewne horyzonty i być może dobrze by było, gdyby ta kultura była inna. Więc w tym sensie konfrontacja kultur jest zawsze niezwykle kształcąca, choć też niezwykle niebezpieczna. Wreszcie jest takie, no taka odpowiedź freudowska, prawda, no to też w jakim sensie kultura ogranicza. No jest ta idea Freuda, który mówi, że kultura jest źródłem cierpień, ponieważ nakłada ograniczenia na nasze naturalne instynkty. Tak? Gdyby nie było kultury, moglibyśmy zachowywać się trochę jak zwierzęta, a przez to bylibyśmy szczęśliwi w sensie takim euforyczno-biologicznym, ale byłaby to sytuacja niebezpieczna, nie mogłoby powstać społeczeństwo. Prawda? Jak pamiętacie Państwo, w związku z tym Freud uważał kulturę za coś, co jest konieczne, ale jednocześnie coś, co nas unieszczęśliwia. No to jest pytanie, no i to oczywiście jest tutaj coś na rzeczy w tym, o czym mówił Freud. W jakim sensie wydaje mi się, że dałoby się tu odszukać jakieś ziarno prawdy, również w podejściu freudowskim. Także ja bym zakończył takim moralem, że kultura z jednej strony wiele rzeczy umożliwia, bo wyznacza pewne pole możliwości. Im bardziej ona jest skomplikowana wewnętrznie, podzielona, tym większe jest to pole możliwości. Tak? Im bardziej ona jest pluralizowana, moim zdaniem. Ale z drugiej strony, nawet najbardziej spluralizowana kultura posiada pewne ograniczenia, których sama dla siebie nie widzi. I w tym sensie te ograniczenia widoczne są dopiero z punktu widzenia obcych kultur. Tak? Dlatego moim zdaniem my nie do końca rozumiemy, jak kultura, w której my tkwimy, istniejemy, determinując nasze myślenie, jednocześnie bardzo to myślenie kanalizuje, znaczy wpuszcza pewne określone takie kanały, które są często ustanowione dawno temu. Tak? Więc jest z jednej strony siatką możliwości, a z drugiej strony moim zdaniem siatką ograniczeń. Tak bym podsumował ten wątek. Właśnie podobnie bym to mówił. Kultura ogranicza, oczywiście. Po jakim znaczeniu? No w jednym, w
właśnie, że jakby powstrzymuje przed zejściem na ten poziom przedcywilizacyjny, tak? Co oczywiście dla niektórych, no wiemy, że były takie nurty myśli, no najsłynniejszym oczywiście przedstawicielem jest Rousseau, które tworząc no, hipotezę człowieka naturalnego, czyli przedcywilizacyjnego, a zarazem przez to i dzięki temu cywilizacyjnego, no, uważałby kulturę za coś, co człowieka zepsuło, zdegradowało i tak dalej. No ja oczywiście uważam to za bajdurzenia i to niezwykle, niezwykle szkodliwe, co zresztą jakby próba implementacji tych bajdurzeń pokazała. Tak? Więc to, że kultura ogranicza w tym sensie, że pozwala nam się utrzymać w tym pośrednim poziomie. Tak? Shakespeare mówi w Hamlecie, że człowiek to pół bestia, pół anioł, pół bestia. Tak? No właśnie to jest, ten stan zawieszenia jest dla nas charakterystyczny. Tak? Tak jak mówimy, że nie ma kultury zwierzęcej, tak? Że kultura jest czymś ludzkim, tak samo no ja nie spotkałem się z tym, że jakiś teolog czy mistyk mówił, czy angelolog mówił o kulturze aniołów. Anioły też nie mają kultury. Dlaczego? Dlatego, że ich byt jest całkowicie określony przez ich naturę, tak? Tylko właśnie jako naturę anielską. A więc anioły nie mają czego dodawać, tak? My możemy coś dodawać, na tym polega kultura, ale możemy też redukować, odejmować, tak? Czyli schodzić do tego niższego poziomu. No i drugie ograniczenie, to też właściwie pan profesor jakoś na nie wskazał, no to jest to, że kultura ogranicza w tym sensie, że jeżeli już zgodziliśmy się co do tego, że nie ma jednej uniwersalnej kultury, no to pozostawanie w jednej kulturze wyklucza jednoczesne bycie w innej. To Felix Konieczny ujął taką zgrabną formułę, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Jeżeli próbuje się dokonywać jakiś syntez, no to wychodzą jakieś pokraczne mieszanki z tego i wtedy ani się nie nabywa nowej tożsamości, ani nie potrafi się utrzymać poprzedniej. Dobrze, bo były jeszcze pytania. Proszę. Ja chciałam dopytać bardziej pana profesora do tej wypowiedzi, czy w takim razie chodzi panu o to, że jakby zdolność człowieka do hipersocjalizacji, czyli jakby tworzenia tych wspólnot, bo na tym nam zależy, raczej wpływa pozytywnie na tworzenie kultury, czy właśnie jakby zabija to, że kultura będzie, nie wiem, egalitarna i dostępna dla wszystkich? Ta hipersocjalizacja, czyli jakby tworzenie tych wspólnot, to pozytywne, czy... Znaczy wie pani, to jest trochę tak, że są dwie drogi. Pierwsza, konieczna, to jest ten kulturacja. Musimy rosnąć w jakąś kulturę, w sensie stać się istotami kulturowymi. A kiedy już w taką kulturę zostaniemy wciągnięci, enkulturowani, to mamy szansę odnieść się krytycznie do tego, do czego zostaliśmy enkulturowani, prawda? I wtedy pojawia się taka możliwość indywidualnej krytyki kultury, w której jesteśmy, a także tej drogi, którą sami musieliśmy przejść. A w tym sensie nie ma szansy na indywidualny bunt, który nie byłby paradoksalnie zakorzeniony w pewnych wartościach wspólnotowych. Tak? Czyli krótko mówiąc, nawet warunkiem takiego indywidualnego sprzeciwu i buntu wobec kultury, w której się jest najpierw przejście drogi tej kultury. Prawda? Też nie w każdej kulturze taki indywidualny bunt jest możliwy, taki sprzeciw. Natomiast kultura zachodnia, myślę, to umożliwia, dlatego, że jest kulturą wewnętrznie złożoną, spluralizowaną. Tak? To jest jakiś niewątpliwy walor tej kultury. Natomiast chciałbym powiedzieć, że złudzeniem jest przekonanie, że można stać się człowiekiem i nie być zakorzenionym w jakiejś kulturze. No nie ma takiej możliwości po prostu. Tak? Być człowiekiem to znaczy być istotą kulturową. I teraz dopiero będąc istotą kulturową może nastąpić refleksja i bunt wobec tego, co kulturowo.
I ten bunt nigdy nie może być całkowity, to znaczy my nigdy nie możemy odrzucić w pełni tego, kim się staliśmy poprzez kulturę. My możemy jedynie tworzyć, znaczy jakby wejść w dialog krytyczny z elementami kultury, stojąc na innych elementach kultury. Zawsze będąc jakoś jednak w tej kulturze zakorzenieni. I w tym sensie kultura stanowi w cudzysłowie jakby pewne więzienie, w którym my mamy szansę na bunt, ale bardzo trudno jest wyskoczyć poza obszar tego w cudzysłowie więzienia. To jest pewna taka dialektyka zależności i buntu i niezależności. Tak? Także tak bym to widział, co powoduje, że takie nadzieje na to, że ktoś będzie o to w stanie całkowicie zanegować jakąś kulturę, wyjść poza nią, spojrzeć na nią z zewnątrz, no są utopijne i naiwne. Tak? Nawet bardzo będąc krytycznie nastawionym wobec jakiejś kultury, my jesteśmy w tej kulturze wciąż mocno zakorzenieni, nie zdajemy sobie z tego sprawy bardzo często. Dlatego, że to jest cechą niesłychanie ważną kultury, ona nie jest przejrzysta dla nas. To znaczy, to nie jest tak, że my możemy nagle rozpoznać wszystkie elementy kultury i powiedzieć, ok, ja wiem, co to jest ta kultura, prawda? My tylko fragmentami możemy coś zrozumieć. A rozumiejąc fragmentami, jednocześnie pewnych rzeczy nigdy nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć. No? Dlatego zakończyłbym takim morałem, że kultura jest czymś, czym jesteśmy i czego do końca nigdy nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Nigdy nie jesteśmy w stanie tego przejrzeć do końca. I my możemy bardzo się starać być maksymalnie autorefleksyjni, ale nawet w tej maksymalnej autorefleksyjności my zawsze będziemy znacznie bardziej zakorzenieni, niż nam się to wydaje. Bardziej na schemat zachowania społeczeństwa. Na schemat zachowania społeczeństwa, jak się społeczeństwo zachowuje, ma większy wpływ właśnie ta kultura połączona z filozofią czy prawo. To mnie zastanawiało. Bo prawo to warunki takie narzucone i których trzeba przestrzegać, ale kultura to są wyuczone nawyki. I jak, co ma tak w zasadzie większy wpływ? Mi się wydaje, że to w historii się zmieniało, ale nie jestem pewien. Obojętnie. Do obydwu panów. Mnie się wydaje, że to zależy od stopnia integracji takiego społeczeństwa. To znaczy, jeżeli jakieś społeczeństwo jest mocno zintegrowaną wspólnotą, jeżeli te wzory zachowań są w nim bardzo głęboko zinterioryzowane, to wówczas no, właściwie prawo niemal nie jest potrzebne. To tworzy rodzaj tylko takiego asekuracyjnego rusztowania. Tak? To jest tak jak panu Tadeuszu, tak? Kiedy z grzybobrania wraca to towarzystwo, tak? To jest tam, wraca on w pewnym porządku, najpierw podkomorzy, jako senator, potem damy, potem mężczyźni, no i potem na końcu młódź. No i padają takie słowa, że panował tam porządek, lecz nikt go nie pilnował. Tak? Natomiast rola prawa, oczywiście z takimi elementami jak no właśnie sankcja czy przymus, nieuchronnie musi wzrastać wtedy, no, kiedy właśnie te więzi są rozluźnione, a te wzory zachowań są zanegowane czy przynajmniej osłabione. Tak? To na przykład na gruncie porównania dziedzin religii, polityki, Donoso Cortés ujmował tak zwanej teorii dwóch termometrów, tak? Że jeżeli na termometrze mierzącym poziom religijności, tak, słupek, który tędzi, jest wysoko, no to wtedy władza polityczna może być słaba. Tak?
Natomiast jeżeli słupek retencji na termometrze religijnym opada, no to musi wzrastać słupek retencji na termometrze politycznym. A jeśli ten pierwszy zupełnie przestanie istnieć, no to będziemy mieli do czynienia z absolutną tyranią, tak, której władca będzie Bogiem i kwestią. Pytanie odnośnie świątyni, generacji kultury i filozofii. Bo panowie przedstawili filozofię jako źródło, jako matkę kultury. Więc musimy pomyśleć na początku, żeby wykonać jakieś działania. Musimy pomyśleć, żeby coś stworzyć. I tym myśleniem jest filozofia. Zrozumiałem, że czy zawsze filozofia jest źródłem kultury? Czy zawsze filozofia jest źródłem kultury? Zastanowiłem się. Patrząc na sytuację Polski w XVII wieku, kiedy Polska po prostu zachłysnęła się kulturą orientalną. To się robiło w Strojach, w Uzbrojeniu. Jednak gdyby spytać Polaka tamtych czasów, kto jest twoim panem, on odpowie Chrystus Król. A nie ma chodnik. I tutaj zwyczaje zostały tak same mentalności w literaturze, inspirowaliśmy się, istnieją tak zwane makedonizmy. Inspirowaliśmy się wciąż zachodnią modelą. Jednocześnie, pomimo tego, że filozofia została taka sama, kultura nagle się zmieniła. Jeśli ja dobrze rozumiem pańskie pytanie, to wydaje mi się, że zachodzi tu pewne nieporozumienie w znaczeniu słowa źródło. Wydaje mi się, że pan rozumie, odczyta nasze stwierdzenie jako uźródłowienie w takim sensie czysto chronologicznym czy diachronicznym, tak? Że najpierw jest filozofia, a później dopiero wynikają z tego inne elementy rzeczywistości kulturalnej. No to byłaby oczywista nieprawda. Przecież no, jeśli nawet spojrzymy na dzieje kultur, prawda, istniejących, no to możemy powiedzieć tak, no, najpierw był Homer, a później był Sokrates. Tak? To zresztą właśnie wspomniany przeze mnie Vico mówił tutaj o takiej powracalności w poszczególnych kulturach, powracalności faz, tak? W której najpierw mamy fazę mityczno-poetycką, a dopiero później racjonalno-intelektualną, tak? Czyli najpierw jakaś prawda wyraża się poprzez mity czy obrazy poetyckie i symbole, a dopiero później przychodzi takie właśnie myślenie logiczno-racjonalne, dyskursywne. Więc jeżeli na przykład, jeżeli to się odnosiło do mojej wypowiedzi poprzedniej, to ja mówiąc o źródle mam na myśli no, raczej szczyt, tak? To znaczy, że filozofia jest jakby zwieńczeniem refleksji, które najpierw zaczynają się przecież od rozważania jakichś konkretnych elementów rzeczywistości. Tak? No, tak naprawdę to przecież tych, których nazywamy pierwszymi filozofami, tak? No, to raczej fizykami dzisiaj nazwać. Natomiast miałem na myśli także co innego, a mianowicie, że nie da się cokolwiek działać, ani czegokolwiek tworzyć, tak? W sensie tym poetycznym, jeżeli nie wie się czego chce, co się chce osiągnąć, tak? Czyli w tym sensie jakiś akt poznawczy musi być zawsze na początku, ale to poznanie no nie musi być na jakimś wysokim poziomie zreflektowane i wyrafinowane, to może być nawet takie poznanie. Z tym zresztą jest pewien, wydaje mi się, spór, na który pan profesor Szakaj zwrócił uwagę między klasyczną a współczesną filozofią.
że jeżeli już to ja bym widział, że współczesna filozofia lekceważy to, czego nie lekceważyła klasyczna, to znaczy, że poznanie zaczyna się właściwie na poziomie zdroworozsądkowym. A więc najpierw jest taki prosty akt receptywnego poznania otaczającej nas rzeczywistości, takiego jakby naiwnego przyjmowania tego, że coś jest i jak jest, a dopiero potem to do osiągania, tak powiem, posługiwania się wyższymi narzędziami poznawczymi, zaczynamy na to patrzeć nieco inaczej. Tak, ja bym powiedział tak, wie pan, jeśli chodzi o to źródło, co do jednego nie ma raczej wątpliwości, że jeśli popatrzy na kulturę zachodnią, ona ma cztery takie elementy tożsamościowe. To jest filozofia grecka, prawo rzymskie, chrześcijaństwo i filozofia oświecenia. To są takie cztery elementy, które stworzyły nas. Więc do tego nie ma raczej wątpliwości, w tym sensie filozofia leży u źródła. Tak? O innych sprawach mówił pan profesor, ja się tu w większości zgadzam. Natomiast jest jedna rzecz ciekawa jeszcze, o której pan wspomniał. Są narody filozoficzne i afilozoficzne. My niestety byliśmy narodem afilozoficznym. Nigdy filozofia w kulturze polskiej nie odgrywała ważnej roli. Literatura jak najbardziej. Poezja, proszę bardzo. Sztuka, generalnie. Religia, tak, ale nie filozofia. I w tym sensie, jak pan przywołuje ten wiek XVII, no jeśli chodzi o kontekst polski, był bardzo afilozoficzny. Bo jeśli w ogóle jakaś filozofia w Polsce, to później. XIX, XX wiek. No ewentualnie kogoś w historii znajdziemy, ale to nie są wielkie postaci. Natomiast są narody filozoficzne, to znaczy takie, które w dużej mierze swoją tożsamość opierają na filozofii. Niemcy są dobrym przykładem. Bodaj najbardziej filozoficzny naród w Europie. Tam filozofia odegrała kapitalną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej. Francja. Popatrzcie państwo na rolę filozofii we Francji. Nie przypadkiem uczniowie uczą się w liceum 4 lata filozofii i zdają maturę z filozofii. Także pani tu pytała, wracam do tego pytania o sytuację filozofii w Polsce. To, że ona jest tak zmarginalizowana, tak lekceważona, to nie jest kwestia ogólnoświatowa. To jest w ogromnej mierze nasza przypadłość lokalna. Tak? W naszej tradycji filozofia nigdy nie odgrywała ważnej roli. No i w związku z tym to trochę jest taka kontynuacja tej sytuacji. Tak? Ale jak to się popatrzy na kontekst europejski szerszy, a nawet w jakimś sensie na kontekst amerykański od zimna, to tamta rola filozofii była znacznie istotniejsza i znacznie ważniejsza. Natomiast co do XVII wieku, ja się zgadzam, generalnie religia była tutaj fundamentem, a nigdy nie filozofia. To się w Polsce troszeczkę w XIX wieku zaczęło zmieniać, ale w bardzo niewielkiej skali, moim zdaniem. Więc w tym sensie filozofia w Polsce nigdy nie będzie odgrywała istotnej roli. No, nigdy nie będzie ważnym elementem polskiej kultury, bo my nie mamy takiej tradycji, niestety. Ale tak ta sytuacja w Polsce wygląda. Czasami można mieć wrażenie, że jakby wszystko jest w sobie
agat, wszystko jest razem wystawiane i na zasadzie ogromnej wartości takiego totalnego bagatu, jak gdyby zachowanie pewnego porządku, pewnej hierarchii. Czy to nie prowadzi do pewnego takiego chaosu? No, właściwie. Chaosu też w takim uporządkowaniu człowieka i jego patrzeniu na świat. Znaczy byśmy myśli od tego, no, z czym się właśnie zgadzamy, tak? To znaczy, że kulturą rzeczywiście, pojęciem kultura, ogarniamy to wszystko, co jest wytworem swoiście ludzkim, tak? A więc od rzeczy materialnych to powikowe. Natomiast tak. Postulat tak no, właściwie hierarchizacji. Jak tam pan wspomniał, że to jest ten jeden z elementów tutaj różniących nas w ocenie. Ja oczywiście się za tym opowiadam, tylko bym zwrócił uwagę na konieczność współwystępowania dwóch elementów, które na pozór są przeciwne. Mianowicie z jednej strony rzeczywiście powinna panować pewna hierarchia w tym sensie, że prymat sił, tak jak Koneczny właśnie mówił, że prymat sił duchowych nad fizycznymi jest takim pozytywnym wyróżnikiem pozwalającym właśnie wartościować także cywilizację czy kulturę. Ale to jest jakby tylko jedna strona medalu. Drugą jest, także odwołując się do tego samego autora, kwestia pewnej równowagi. Tak? To znaczy cywilizacja czy kultura dojrzała powinna dbać o to, aby następował rozwój harmonijny, zarówno w obszarze tego, co to jest ten tak zwany pięciomian bytu, ten finkunix, tak, gdzie mamy dwa elementy jakby fizyczne czy materialne, zdrowie i dobrobyt, dwa czysto duchowe, czyli sfera moralności i właśnie sfera wiedzy czy poznania, no i jeden mieszany, czyli piękno. To też nie jest dobrze, kiedy jakaś cywilizacja rozwija wyłącznie siły duchowe, nie dbając o materialne. Tutaj można w przeszłości no, wskazać przykład właśnie cywilizacji hinduskiej, czy jak mówi Koneczny Bramiński, no, gdzie przecież to był nawet jak najbardziej filozoficzny, ta ilość szkół i w ogóle no, filozofów jest oszałamiająca, tak? A jednocześnie no, niedorozwój sił materialnych, no, niezwykle jaskrawo kontrastujący z tym rozwojem sił duchowych. No, z drugiej strony oczywiście ta dolegliwość polegająca na zaniku owego prymatu, tego co duchowe nad materialnym, no dotyka przede wszystkim, jak się domyśla, tak wspaniałą cenę, no współczesną właśnie cywilizację zachodnią, ale to są jakby dwie drogi ku tej samej przepaści, tak? Jeżeli nie ma jednego i drugiego i na przykład ja uważam, że jeżeli zresztą jakikolwiek zarzut na przykład pod adresem kultury zachodniej i relacjach z kulturami innymi, no zwłaszcza tymi, które były przedmiotem kolonizacji, tak? To taki najprawdziwszy zarzut, tak? Największe zło, jakie Europejczycy potrafili wyrządzić tym innym kulturom, to jest takie, że uczyniły z nich cywilizacyjne przedmieścia Zachodu. Tak? Że
dały im, czy pozwoliły im wziąć pewne, na przykład zdobycze technologiczne, tak? A jednocześnie ani nie zintegrowały tych wzorców kulturowych, które tam istniały, ani albo sprowadziły je do jakichś elementów folklorystycznych. Tak, ja bym powiedział, że to uczucie braku hierarchiczności, pewnego chaosu jest chyba zasadne, zresztą wielu wybitnych filozofów na to zwracało uwagę, mówiąc, że kultura zachodnia w pewnym momencie stała się kulturą bez centrum. Tak? Przez wieki to jednak była kultura, która miała centrum. Że miała hierarchię i centrum. No? Od pewnego momentu to jest kultura bez hierarchii i bez centrum. Teraz oczywiście pojawia się pytanie, z czym się to wiąże i czy to dobrze, czy źle. Wiąże się to prawdopodobnie z najpierw ekspansją tego, co techniczne i technologiczne. To znaczy ta sfera jakby zawładnęła kulturą. To w połączeniu z rozwojem nauk przyrodoznawczych, a potem kapitalizmu, który korzystał z tego rozwoju, spowodowało, że ta tradycyjna hierarchia wartości w kulturze zachodniej, gdzie jest filozofią, religią na czele, sztuką i tak dalej, ona została wywrócona do góry nogami. Niewątpliwie powstał pewien aksjologiczny chaos wewnętrzny. I teraz pojawia się pytanie, skąd kiedyś ta hierarchia, proszę Państwa, skąd jej brak? Także w innym aspekcie, mianowicie w takim, że do pewnego momentu ta hierarchia, ona była pochodną pewnej hierarchii politycznej. Tak? To znaczy, kultura zachowywała pewną hierarchię, ponieważ istniała jakaś warstwa, sfera, która potrafiła narzucić tę hierarchię. W momencie, kiedy mamy do czynienia z postępującym procesem demokratyzacji, z postępującym procesem umasowienia, postępującym procesem pluralizacji wewnętrznej, ta sytuacja zaczyna się komplikować, bo nie ma już żadnej takiej grupy, która byłaby w stanie narzucić jakąś hierarchię w kulturze. Tak? I teraz można powiedzieć, to jest źle, dlatego że przez wiele wieków ta kultura była hierarchiczna i dzięki temu ona kwitła. Z drugiej strony można powiedzieć, że brak tej hierarchii to jest druga strona demokracji, tak? Druga strona tego, że każdy ma prawo zabrać głos i przedstawić swoje stanowisko. I te porządki zaczynają się mieszać. Ludzie tacy jak my, jak pan profesor i ja, którzy się zawodowo zajmują tym, co jakoś tam szumnie nazwijmy duchowe, prawda? Mamy taką skłonność, żeby jednak to, co duchowe, umieścić na górze. Tak bardzo byśmy tego chcieli. Ale to już prawdopodobnie nie wróci. To nasza kultura nigdy nie stanie się tak zhierarchizowana, jak kiedyś było. Natomiast to, do czego warto dążyć, moim zdaniem pan profesor ma to całkowitą rację, to chociaż do przywrócenia elementarnej równowagi, tak? Między tym, co powiedzmy sobie takie techniczno-technologiczno-materialne, a tym, co światopoglądowo-aksjologiczne. Tak? Bo w moim przekonaniu ta równowaga została zachwiana. Znaczy my jak gdyby zapominamy o tym wielkim dziedzictwie Zachodu, o tym, że właśnie wychodzimy jednak z kultury, której była pewna hierarchia wewnętrzna i zachwianie tej równowagi powoduje, że w ogromnej mierze, w moim przekonaniu, jako cywilizacja, Zachód utracił pewien kompas, znaczy utracił pewne przekonanie co do tego, w którą stronę warto pójść, w którą nie warto, co jest dobre, co jest złe. Myślę, że mamy z tym gigantyczny kompas. Dobrze by było między innymi poprzez refleksję filozoficzną starać się przywrócić pewną równowagę i spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, czy przypadkiem wiele wartości, które tak bardzo nas zauroczyło przez ostatnie 150 lat, to nie były wartości pozorne. W moim przekonaniu kryzys, którego jesteśmy świadkami ostatnio, być może to jest jakaś szansa, żebyśmy zadali sobie pytanie, czy naprawdę ten kierunek, który obraliśmy powiedzmy jakieś 200 lat temu, ma sens. Czy on nas prowadzi do tego, co chodzi. Zatem wracam do takiego stwierdzenia. Kryzys tej formy cywilizacji, ewidentnie widoczny w tej chwili, jest pewną szansą na pewną równowagę, o której wspominał pan profesor. Dziękuję. Czy jakieś ostatnie pytania? Ja dziękujemy bardzo naszym prelegentom oraz wszystkim osobom, które przybyły.
Dziękuję w imieniu moim, dziękuję w imieniu filozofii w Toruniu oraz w imieniu całego czasopisma. Chciałabym również podziękować naszym patronatom, m.in. Gazecie Toronto, która promowała naszą debatę w swoim ostatnim wydaniu. Dziękuję Radiu Sfera oraz UMK TV, które właśnie nas nagrywa. A największe podziękowania należą się Kaka Parter oraz Centrum Sztuki Współczesnej, które udostępniły nam tutaj ten lokal i dzięki nim było to możliwe. Mam nadzieję, że ta debata nie jest pierwszą i ostatnią. Będziemy się starały w zasadzie popularyzować filozofię na naszym lokalnym poziomie, tak mocno jak będziemy mogły. Na koniec jeszcze raz zachęcam do kupna drukowanych wydań. Można to zrobić z tyłu za barem. To wydanie jest najnowsze i właśnie odnosi się tutaj do naszego spotkania. I chciałabym jeszcze podziękować naszym prelegentom Grupie Migrawowi.